I muszę powiedzieć Państwu tak, że jeżeli dzisiaj słucham polityków Platformy Obywatelskiej, którzy przyjeżdżają, opowiadają takie różne rzeczy, czy tak jak Tusk, no on przede wszystkim nas będzie wsadzał do więzienia. Więc ja powiem tak Donaldowi Tuskowi, że ja się go nie boję i tych jego zapowiedzi, bo całe życie pracowałam uczciwie i rzetelnie, a raz już stanęłam zdecydowanie przeciwko całej Radzie Europejskiej i miałam tę odwagę wtedy, kiedy on miał być ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Stanęłam i powiedziałam nie. Przeciwko mnie było 27 przywódców pozostałych państw Unii Europejskiej. Pamiętacie Państwo słynna sprawa 27.1? I pamiętacie, jaka wtedy była histeria, co wyprawiała opozycja. Pamiętam te tytuły, Szydło przegrała, Szydło się skompromitowała, nieudolna Szydło. No, pamiętam to wszystko, ale powiem Państwu, dlaczego wtedy była taka moja decyzja. Ja nie mogłam jako premier polskiego rządu podjąć innej decyzji, bo nigdy nie zgodzę się na to, żeby Polskę na ważnych funkcjach reprezentował ktokolwiek, kto nie broni interesu Polski, kto zgadza się na to, by Polska była atakowana wtedy, kiedy ma moc sprawczą i może temu zapobiec. Taki to był czas, szanowni państwo. Ale moi drodzy, nie będę mówić o Tusku, bo nie ma o czym właściwie i szkoda mi na to czasu.